Cześć, witajcie na kanale Rezerwy, w kolejnym odcinku Ark Survival Evolved na mapie Genesis. Dzisiejszy kolejny odcinek taki wyjaśniający, o co chodzi. Tutaj informacje, które w tym odcinku Wam przekażę, są bardzo ważne, są istotne, jeżeli chodzi o ten dodatek, bo mówiące po części o czym ten dodatek jest, to jest taki jeden z dwóch odcinków, w których chciałbym o tym powiedzieć. I w dzisiejszym odcinku przede wszystkim powiem Wam, o co dokładnie chodzi z Heleną. Wy ciągle pytacie o tą Helenę, po co ten bot za mną lata, ten droid, czy to z moda, czy to nie z moda. Już kiedyś robiłem taki odcinek, ale wtedy jeszcze ta Helena nie miała takich właściwości jak teraz już po dodatku. Zatem Helena jest takim naszym pomocnikiem, takim dronem, który pomaga nam udzielając różne informacje. Ona też działa jako pewnego rodzaju sklep. Dzięki Helenie możemy się też teleportować do różnych miejsc w bazie. I powiem Wam też, o co chodzi z tymi glitchami, które pokazywałem Wam w poprzednim odcinku. A to na zasadzie takiej, że w grze teraz, w Ark Genesis, mamy takie punkty. I te punkty są dla nas bardzo ważne. Musimy ich zbierać jak najwięcej, bo możemy je wymieniać za produkty, za nagrody, za surowce, za różne rzeczy, które są bardzo ciężko dostępne, nawet pod koniec gry, albo po prostu na przykład na samym początku. I na przykład za odkrycie takich glitchy dostajemy 1000 punktów. I glitch to jest... Zobaczcie. I think I just improved the Genesis simulation. That glitch resulted when two survivors aimed mining lasers straight at each other. The beams collided and boom! There's your glitch. Now that I fixed it, two mining lasers aiming at each other won't cause a glitch. But that doesn't mean it's a good idea. Don't cross the streams, mate. I tak jak słyszeliście, to jest nic innego jak zwykły Explorer Node, który moim zdaniem jest tutaj fajnie zrobiony w tym dodatku, bo jest łatwy do znalezienia i jest taki bardziej po prostu przystępny. I no, tak jak mieliśmy w poprzednich mapach te Explorer Note, było ciężko znaleźć, często przychodziliśmy obok nich. No i też tak jak widzicie, jak go przeczytacie, dostajemy boosta, dostajemy dwa razy więcej expa na te 1000 sekund, więc możemy wtedy sobie tam dodatkowo podlevelować siebie czy jakiś dino. I no, punkty dostajemy 1000 punktów, tak jak tutaj dostaliśmy. I teraz o co chodzi z tymi punktami, to może pokażę Wam w ten sposób. Mamy Helenkę naszą, w ogóle tak, klikamy sobie na nią i oprócz tego właśnie możemy się teleportować na inne biomy, ale o tym chciałbym Wam powiedzieć, o tym i o tym w następnym odcinku, który będzie jutro. Ale heksagony mamy tutaj i to jest taki sklep. Tutaj więcej przedmiotów na chwilę obecną nie ma, być może więcej będzie, to no zobaczymy. Póki co mamy tutaj kilka ważnych rzeczy do kupienia. Na przykład na początku gry jest bardzo, ten dodatek jest ekstremalnie trudny, jest trudniejszy na przykład niż Scorch Earth na początku, gdzie bardzo brakowało wody. Tutaj po prostu jest bardzo dużo no, krokodyli, kaprozuchów, baryonyksów, takich naprawdę silnych gatunków, które są mega trudne. Tak jak w poprzednich edycjach mieliśmy plażę, na której można było sobie normalnie, spokojnie żyć, tak tutaj jest no, totalny hardcore. Dlatego na przykład warto na początku odkryć jeden glitch i za 30 punktów będziemy mieli 50 skóry, za co sobie kupimy łóżko. I dzięki tym etapom gry, dzięki temu, że możemy coś kupić, możemy w łatwy sposób właśnie awansować szybciej troszeczkę, zrobić niektóre rzeczy. Na przykład, mimo że to jest dużo te 500 punktów, ale wyobraźcie sobie, na samym początku gry mniej więcej macie 5 metalu i tam chyba na 20 levelu mniej więcej możecie już wtedy sobie zrobić metalowy kilo, dzięki któremu będziecie więcej rzeczy zbierać. Tutaj z kolei macie element. Jeżeli macie ten element, no to będziecie mogli w bardzo łatwy sposób, niedługo będzie odcinek z oswojania Feroxa, pokażę Wam jak bardzo łatwo go oswoić, to będziecie mogli zamienić Feroxa, tak jednym elementem, to tam starcza chyba na 6 minut, ostatnio mi widzowie mówili, więc macie ten element. 2000 to jest z kolei dużo punktów, ale macie też, tutaj dużo osób pytało, gdzie są loot crate'y? Tutaj nie ma loot crate'ów, a to w sumie jest bardzo fajne i przydatne w grze, dlatego loot crate'y wymieniamy również za punkty. Niestety potrzebujemy bardzo dużo punktów. Zebrać 10 tysięcy punktów na zielony loot crate, no to trzeba porobić kilka bardzo trudnych misji. O tych misjach powiem Wam w zasadzie w przyszłym odcinku, bo on bardziej tam będzie pasował. O tych misjach będą też odcinki zrobienia misji, bo na tym też polega gra.
ale na przykład kupując na chwilę obecną, później to się zmieni, żółty i czerwony loot crate, macie 100% pewności, że dostaniecie tutaj tech replicator, więc to jest dosyć istotne. No i tak jak widzicie, te punkty, na przykład elektronik, się nie opłaca kupić za 1000, chyba że do czegoś jest jeden potrzebny, jeżeli jeszcze nie macie fabrykatora, ale jak już macie fabrykator, to możecie kupić perły, które obecnie nie wiem jak się zdobywa, prawdopodobnie są na dnie biomu wodnego. Więc no, mamy tutaj różne możliwości zakupów. Helena ma jeszcze inne bardzo ważne zastosowanie, które było wcześniej w różnych modach. Co prawda tutaj, no nie wiem, no tak to działa średnio, szczególnie jak na przykład jeździmy na Dino, ale jeżeli podejdziecie do jakiegoś czegoś i naciśniecie H, to pokazują wam się statystyki tego Dino, ile on ma życia, staminy, ogólnie wszystko, level, ale musicie być niestety bardzo blisko, ale jest taka bardzo przydatna informacja, że jeżeli na przykład coś usypiacie, wbijacie torpor, to naciskacie cały czas H i ten torpor widzicie jak będzie rósł i widzicie kiedy on się zatrzymuje ten torpor, kiedy powinniście znowu strzelić z, na przykład ze strzały, z kuszy, żeby ten torpor znowu nabijać. I tutaj kłania się ta informacja, którą wam już mówiłem 5 lat temu, że nie strzela się non-stop do dino z kuszy, tylko strzela się raz na te 4 sekundy mniej więcej po to, żeby najbardziej efektywnie wchodził torpor. W ten sposób możecie też patrzeć, w którą część ciała tego torpora najwięcej wchodzi, czy strzelacie w szyję, czy w głowę, czy gdzieś w ciało, bo to też zależy od niektórych gatunków, więc tutaj ta Helena się przydaje. Niestety, jeżeli jesteśmy na jakimś dino, nawet na Barym Onyxie, i klikamy TH, to nawet jeżeli jesteśmy z pierwszej osoby i patrzymy na jakieś dino, to bardzo często pokazuje nam statystyki naszego barego, a nie to, na co patrzymy, mimo że nawet jesteśmy blisko tego dino. I to, co jest ważne i to, co jeszcze Helena robi, to jest właśnie to, że możemy się teleportować na każdy biom. O tym powiem wam więcej w jutrzejszym odcinku, bo tutaj też jest taki dosyć szeroki temat, o co chodzi z tymi mapami, bo to tak naprawdę nie są mapy, tylko coś innego. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Zapraszam was też do obejrzenia odcinka o moich ustawieniach graficznych i o tym, jaką obecnie kartę graficzną mam, bo tam się dowiecie, dlaczego mój tak ładnie i płynnie chodzi, mimo tego, że te odcinki na chwilę obecną nagrywam na serwerze, znaczy no po prostu na single playerze. Do zobaczenia w następnych odcinkach i zapraszam na streamy, bo tam się dużo dzieje. Do zobaczenia, cześć!